Pamiętam pierwsze informacje, właściwie nie, usłyszałem od razu o Janie Pawle II, ponieważ mieszkałem wtedy w Jarosławiu, w związku z tym nie był to mój metropolita, nie mieszkałem wtedy jeszcze w Krakowie. Pamiętam przerwę lekcyjną. Byłem wtedy w szkole podstawowej w Jarosławiu właśnie, kiedy dowiedziałem się, że Jan Paweł II to Karol Wojtyła, albo Karol Wojtyła to Jan Paweł II i biły dzwony wtedy w Jarosławiu, w kościele farnym. I jakoś żeśmy to sobie przekazywali jako taką informację, no, na przerwie, no, interesującą, aczkolwiek nie zdawaliśmy sobie oczywiście w tym wieku sprawy, przecież rok 78, no to ja miałem 10 lat, ja byłem wtedy w czwartej klasie szkoły podstawowej i jeszcze nie wiedziałem, co się tak naprawdę dzieje. Potem to zostało wzmocnione zaraz na lekcji religii, pamiętam księdza Kazimierza Wójcikowskiego, który tak naprawdę dopiero w takim bezpośrednim kontakcie tchnął w nas te informacje, bo dziecko nie jest w stanie jeszcze zrozumieć, jak bardzo zmienia się świat w momencie, kiedy Polak zostaje papieżem. Owszem, wydarzyło się coś, co zaszokowało wszystkich, o czym mówili dorośli, o czym myśmy szeptali na przerwach. Pojawiły się wszędzie za chwilę zdjęcia Jana Pawła II, ale dopiero wtedy, kiedy Kazimierz Wójcikowski nam mówił o co znaczy habemus papam i jak żeśmy słuchali o tym, kim jest papież tak naprawdę, jaki był biskupem wcześniej, dopiero wtedy zaczęło to do mnie docierać. To dobre pytanie o świadomości i o uczestnictwie, bo ja wiedziałem, że się dzieje coś wielkiego w wymiarze religijnym i społecznym. Miałem wtedy już 11 lat i pamiętam telewizję wypełnioną wizytą Jana Pawła II, pamiętam rozmowy moich rodziców, pamiętam, co się działo w moim otoczeniu, ale dla mnie to ciągle było wydarzenie z gruntu bardziej interesujących, jak głębokich emocjonalnie. Ja bardzo interesowałem się tym, co się dzieje, gdzie jest papież, jak się wita z Edwardem Gierkiem. Pamiętam, jak z gronem kolegów i koleżanek oglądaliśmy też jeden z dzień wizyty papieża, wtedy były moje imieniny, 7 czerwca obchodzę imieniny, to były właśnie te dni, kiedy był w 79 roku papież w Polsce. Wizytę tę doskonale zapamiętałem. No niemniej jednak nie mogę powiedzieć, żeby to była jakaś wizyta, która wiązała się z jakimś głębokim przeżyciem religijnym 11-latka. Dopiero kolejne wizyty, one sprawiały, że no, ja dorastałem jakby do tego, by być odbiorcą myśli papieża, przekazu papieża. I myślę, że jest to dość naturalne. Byłem konfrontowany z pielgrzymką wtedy, kiedy sam trenowałem, bo gdzieś startowałem, czyli trudno mi było uczestniczyć w wydarzeniach w sensie fizycznej obecności. Natomiast nie zapomnę mojego spotkania z Janem Pawłem II i honoru, jakiego doświadczyłem. W 98 roku pojechałem na nabożeństwo czerwcowe do Elbląga i tam z grupą bardzo młodych sportowców przekazywałem symboliczny dar dla Jana Pawła II. Oczywiście zostałem wybrany z grona wybranych przez kapelana sportowego i no, było to dla mnie niemałym szokiem. Zresztą nie do końca podzielałem pomysł jego na to, co ja miałbym ofiarować papieżowi. Do tej pory, szczerze powiem, uważam, że był to kiepski pomysł, aczkolwiek no, chodziło o pewne symbole. Po prostu był mój but, w którym wygrywałem Mistrzostwa Świata, czy Igrzyska na 50, on został oferowany papieżowi, pewnie gdzieś tam sobie leży teraz w magazynach, ale to przecież to nie o to chodzi, bo to chodziło o symbole. Ci młodzi ludzie nieśli jakieś wiosło, ja niosłem tego buta, piłki. I pamiętam, jak jechałem do Elbląga, jakie podniecenie wielkie przeżywałem. I pamiętam uczestnictwo w tym nabożeństwie. I ja już wcześniej byłem pod wrażeniem języka Jana Pawła II. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy śledziłem Światowy Zjazd Młodzieży, spotkanie z młodzieżą, to było w Częstochowie w 91 roku chyba.
I jak wtedy on się świetnie zwracał do młodzieży. Zresztą moi koledzy sportowcy też przyjeżdżali tam. Ja sam nie byłem na tym spotkaniu, ale sposób wyrażania się i sposób kierowania myśli do wiernych był tak niebywały. I ja go doświadczyłem w tak niebywały sposób, będąc w bezpośrednim kontakcie. No, byłem najpierw kilkadziesiąt metrów od ołtarza, a potem byłem sam Janem Pawłem II, że zdałem sobie sprawę z języka apostołów chyba, bo tak oni musieli mówić wtedy, kiedy potem zaczęli mówić wszystkimi językami świata, to chyba myślę, że o to chodziło, że ich język, ich myśl docierała do tych w taki sposób, w jaki miała docierać. I chciałbym wrócić do tego, jak z tymi młodymi sportowcami szedłem do ołtarza, bo to było coś dla mnie niebywałego po prostu. Najpierw przyjąłem informację o tym, że mogę oferować prezent Janowi Pawłowi II i być w tym nabożeństwie w gronie tych, którzy są najbliżej. No, jako po prostu wielkie wyróżnienie i przeżywałem to bardzo. Natomiast nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo to wpłynie na mnie w sposób bezpośredni, niemalże fizyczny. Pamiętam, kiedy organizowałem tych młodych ludzi obok mnie, sportowców 8-10-letnich no, chciałem, żeby to jak najlepiej wypadło. Oczywiście nie banalizowałem tego, ale wcześniej miałem też do czynienia, no, ze spotkaniami na najwyższym szczeblu. No, prezydenci czy premier rządu. No, oczywiście to trudno porównywać z papieżem, ale chodzi o skalę tremy. Nie miałem żadnej tremy, bardzo się cieszyłem. Taka wielka radość mnie przypełniała tylko i chciałem jak najlepiej zorganizować ten mój zespół. I nie zapomnę momentu, kiedy nagle zbliżam się do papieża. Całe moje otoczenie, z którym się zbliżałem, w ogóle miejsce, w którym byłem, nagle jakby się odmieniło. Przede wszystkim straciłem poczucie, że jestem z kimś, że jest tam ktokolwiek inny niż tylko ja, Jan Paweł II. Druga sprawa, nie miały żadnego znaczenia te prezenty, to wszystko, co żeśmy nieśli, kompletnie. Nie jestem w stanie nawet opisać, ile sekund, czy to była minuta, trwało moje spotkanie twarzą w twarz, spojrzenie w oczy Jana Pawła II. Nie mam pojęcia. Straciłem poczucie miejsca i czasu. Dostałem różaniec, zostałem pobłogosławiony. Nawet nie wiem, czy. No nie rozmawialiśmy w sensie takim, że się przedstawiłem, kim jestem i Jan Paweł II. Jak to często w jego zwyczaju było, to dobrze, dobrze, albo prawda, takie krótkie, zdawkowe słowa, które jednak były głębokie, bądź Kraków, coś takiego. Było, kiedy mówiło się o sporcie i on kojarzył kluby krakowskie, czy co się w tym sporcie działo. I pamiętam chwilę później, to są sekundy później, kiedy no, porządkowi cała ochrona no, przeprowadziła tę moją grupkę na bok. I miałem wrażenie, że jakby ja bym wszedł znowu w inny wymiar. Czyli wyszedłem z tego wymiaru takiego bytu nieokreślonego, bycia jeden do jednego z kimś niemalże niematerialnym, w wymiar świata realnego. Oczywiście całe nabożeństwo później no, szło według ustalonego harmonogramu. Jan Paweł II odleciał, a ja w godzinach już wieczornych pamiętam, że wsiadłem w samochód i wracałem do Krakowa. Byłem tak podekscytowany i tak oświecony, że cała podróż przebiegała w ten sposób, że zatrzymałem się raz tylko w Ostrołęce, wypiłem kawę i na 6 rano byłem w Krakowie. 7 godzin jechałem z Elbląga do Krakowa. Niech nawet nikt nie liczy jakiejś średniej prędkości, bo zaraz wyjdą jakieś cuda, ale nomen omen. Ale pamiętam, jak ani przez moment mi się nie chciało spać, jeść. Nie miałem poczucia dystansu, nic. Ja takiego. Takiego jakiegoś, takiej iluminacji, takiej koncentracji nie przeżyłem nigdy wcześniej ani nigdy później. Może sposób koncentracji, stan koncentracji był porównywalny do tego, w jaki trans potrafiłem się wprowadzać na moich dystansach tych 50-kilometrowych, który de facto przenosiłem się też jakby w inny wymiar. Ale poczułem jakąś wielką aurę i jakąś energię taką, która do mnie przyszła. Może brzmi to bardzo banalnie, ale ja dzisiaj, kiedy jeszcze o tym mówię, ja znowu wprowadzam się lekko w ten stan taki, który przeżywałem, no, już z góry 11 lat temu. A ci młodzi
zawodnicy, czy tak jak pan mógł ich obserwować, czy też było widać u nich no te takie czy poddenerwowanie, czy tremę, czy w ogóle w jakiś sposób też na swój sposób odbierali to. Oni byli bardzo przejęci i ja z nimi nie rozmawiałem. Później oni uczestniczyli w nabożeństwie do samego końca, ale ja myślę, że to jest tak z odbieraniem tego typu wydarzeń, spotkań, że w każdym wieku ten odbiór przebiega inaczej. I oni na pewno bardzo głęboko przeżyli spotkanie z papieżem, ale na pewno przeżyli to zupełnie inaczej niż mogliby przeżyć, gdyby mieli lat 30. I podobnie jak ja, gdybym był starszy wtedy niż byłem, tak naprawdę bym był już poza karierą sportową albo robił coś zupełnie innego w życiu. To było coś fenomenalnego. Ja przeżywałem jakieś takie wielkie uniesienie i obserwowałem jeszcze ludzi potem na tym nabożeństwie czerwcowym. Zadawałem sobie pytanie, ile jesteśmy w stanie z tego wynieść. Była tam taka scena, która mnie, ja wiem, zainspirowała do myślenia na temat szczerości ludzkich intencji też, ponieważ spotkali się tam dwaj ludzie, którzy ze sobą bardzo walczyli w tym momencie. Dzisiaj są już po tej lepszej stronie życia. To był były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Marian Dziurowicz i zastrzelony na Pradze Jacek Dębski. Dwaj oponenci, osoby, co do których można pisać różne wersje biografii przynajmniej. I oni też korzystali z tej łaski tego nabożeństwa. Oni przekazywali sobie znak pokoju i nie mam wrażenia, że w tym momencie, w tym czasie jakiekolwiek intencje, które mieli wcześniej czy później, miały jakieś znaczenie. Jest coś takiego, że człowiek otrzymuje pewien zasób energii, pewien taki strumień łaski, który może zagospodarować jak chce. I ja jestem przekonany, że spotkanie z Janem Pawłem II właśnie służyły między innymi przekazaniu takiego strumienia łaski. A potem to już było, to tylko od nas zależało, co żeśmy z nim zrobili. Dawał bezwzględnie klucz do łączenia. Na pewno. Tylko to jest tak jak z każdym kluczem, można go zgubić. Albo nie. Czy może któreś z późniejszych spotkań, bo tu jeszcze było to spotkanie z Olimpijczykami, czy było tak, że spotkanie z Janem Pawłem II, że pan czuł, że coś w nim się zmienia, że patrzenie na jakieś wiele spraw, czy może na przykład, nie wiem, łatwiej jest podjąć Ja jakieś. widziałem, że w Janie Pawle II zmienia się bardzo wiele i moje spotkanie w roku 99 miało charakter no, wielkiego przeżycia osobistego i religijnego. Natomiast jeszcze na pewno nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak wielką rolę potem papież odgrywał i jak bardzo ważne było dla niego to, aby wprowadzić na 103. tysiąclecie. I uważam, że moje spotkanie z papieżem w roku 2000 w Rzymie miało wymiar no, wręcz historyczny, bo on wtedy bardzo cierpiał. Myśmy nie wiedzieli, czy damy radę się spotkać z Ojcem Świętym, ale był bardzo jasny, jeżeli chodzi o umysł i zresztą dotarł do nas o własnych siłach, przyszedł i rozmawialiśmy z nim, ale spotkanie z człowiekiem, spotkanie ze świętym, który porusza wyobraźnię liderów największych ruchów religijnych świata, który się modli w Jerozolimie pod ścianą płaczu, który spotyka się z najwyższymi dostojnikami muzułmańskimi, który marzy o zjednoczeniu Kościoła Wschodniego i Zachodniego i jest właściwie bliska, może być może samo bycie Polakiem przeszkadzało w tym, ale ja starałem się znaleźć odpowiedź jeszcze w 99 roku, wtedy kiedy informacje o pogorszeniu stanu zdrowia papieża docierały, początek 2000 roku. Starałem się jakoś znaleźć wytłumaczenie,
jak ten pontyfikat może przebiegać. Jeszcze wszyscy zastanawialiśmy się jeszcze wtedy, czy już wtedy, czy papież da radę, czy zdrowie mu na to pozwoli, czy życia mu starczy na to. Okazało się, że cel i misja, jaką sobie wyznaczył, no, pozwoliły mu na jakby pokonanie kolejnego etapu, przezwyciężenie własnej słabości. Widziałem człowieka cierpiącego, widziałem człowieka natchnionego, widziałem człowieka z gigantyczną misją wobec religii, świata, ludzkości. Człowieka, który się nas w końcu zapytał, kiedy wychodziliśmy od niego po audiencji, to kiedy są te igrzyska w Atenach. I on tych igrzysk doczekał. On nas też przeprowadził, nas sportowców, tych olimpijczyków, w jakimś sensie do Aten. Myśmy byli na takim etapie tuż po Sydney, gdzie wszyscy szukaliśmy jakiejś inspiracji dalej. No ja zrealizowałem swoje marzenie sportowe, zdobyłem po raz kolejny złoty medal olimpijski, a nawet przeszedłem wyobrażenie własnych marzeń, bo zdobyłem tam dwa medale złote olimpijskie w samym Sydney. I człowiek może popaść w pewną próżnię, ale kiedy spotykamy się z Janem Pawłem II, kiedy potem bierzemy udział w mszy świętej na stadionie, ja miałem ten honor, że czytałem modlitwę wiernych jeszcze, okazuje się, że człowiek może i człowiek ma bardzo wiele sił i może znaleźć nowe motywacje w sobie. Skoro Jan Paweł II znalazł motywację do takiego działania, do tak błyskotliwych ruchów, jakie poczynił w roku 2000, to w jaki sposób myśmy mieli się bać kolejnego kroku no, w kierunku realizacji naszych marzeń olimpijskich, czy również oczekiwań naszych kibiców? Bo można było jasno powiedzieć wtedy, ja w roku 2000 miałem takie myśli, że skoro wyszedłem na szczyt i skoro zdobyłem de facto już wszystko, mam wszystkie złote medale możliwe, mam 32 lata i właściwie to mogę spokojnie się wycofać, bo teraz może być tylko gorzej, ale po tej wizycie w Rzymie nie miałem żadnych wątpliwości, że ja po prostu chcę walczyć, 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 jeszcze raz walczyć, dlatego że jest pewna misja do spełnienia i uważam, że te 4 moje lata, które miałem po Rzymie właśnie, czy po igrzyskach w Sydney i po spotkaniu z Janem Pawłem II w Watykanie, to były moje najlepsze lata sportowej kariery. Lata, które były pełne świadomości misji, ducha. Lata, w których borykałem się z gigantycznymi przeciwnościami losu, czasami zdrowotnymi nawet. I lata, w których ani przez moment nie straciłem wiary. I o ile spotkanie z Janem Pawłem II w roku 99 natchnęło mnie taką energią, powiedziałbym chwilową, oczywiście to potem miało wpływ na mnie i odczuwałem to fizycznie chwilowo i potem miałem przepiękne wspomnienie, o tyle uważam, że spotkanie moje z Janem Pawłem II w Watykanie w październiku 2000 no, natchnęło mnie na resztę co najmniej mojego sportowego życia i, no, i dzięki za to. No. Tutaj pretendować do jakiegoś upodabniania się, bo to jest ostatnia rzecz, na jaką mogę sobie pozwolić, ale pamiętam, kiedy w roku 92 zostałem zdyskwalifikowany w Barcelonie, słusznie, niesłusznie, było wiele dyskusji na ten temat i wiele osób pytało się, w jaki sposób się podniosłem, jak to możliwe. Uważam, że trzeba mieć sobie wiele pokory do losu i odczytywać te znaki, które dostajemy od Pana Boga, czy od losu, tak to sobie możemy uprościć od losu, ale tak naprawdę to wszystko jest gdzieś wyżej zapisane. I czekać swojej kolejce. Mój przyjaciel, dziennikarz L'Équipe, teraz już na emeryturze, komentator sportowy, Krzysztof Wyrzykowski, dał piękny tytuł artykułowi, który napisał po moim starcie w Barcelonie. Ten, któremu przymknięto wejście do nieba. No bo medal olimpijski jest rodzajem sportowego raju, wydawałoby się. I ja musiałem poczekać pokornie. I do czego zmierzam? Jan Paweł II miał niebywale pełny pontyfikat. Jan Paweł II pokazywał, że warto być cierpliwym. Pokazywał, że warto nie wstydzić się swojej pasji, mieć
o tyle wielki dystans do świata, co być bliskim każdego i czekać. Konstruktywnie czekać. Ja od Jana Pawła II jako człowieka, jako osoby świętej nauczyłem się konstruktywnego czekania. Cała reszta jest sferą duchową czysto i nie ma sensu tutaj wchodzić też w dyskusję publiczną na ten temat, ale tacy ludzie jak Jan Paweł II potrafią swoim przykładem i podnieść na duchu i wyznaczyć pewien kierunek, bo okazuje się, że życiowych długodystansowców jest więcej. No, miałem olbrzymi bonus, jeżeli chodzi o bycie amigo del Papa, ponieważ jeżeli się było z Krakowa, bo wtedy już Kraków reprezentowałem i było się z Polski, to obojętnie, czy miałem do czynienia z Meksykanami, z Kolumbijczykami, czy Kanadyjczykami, którzy, no, Kanadyjczycy nie mówią, znaczy mówią po hiszpańsku, ale mówią amigo del Papa, to cała Ameryka Południowa i to wielkie uwielbienie, no to czułem się jak gwiazda tam i było to przede wszystkim niesamowicie miłe. Nagle słowo Polak i fakt pochodzenia z konkretnego regionu Polski i przyznawania się do bo tak jak ja już potem było do spotkania z papieżem na przykład, to było coś, co szokowało ludzi lokalnie. Ja pamiętam, w wielu miejscach trenowałem, na przykład trenowałem w Monterrey czy w Puebli, tam gdzie papież był po prostu. Pamiętam pomniki, które zostały wystawione po mszach z papieżem i kiedy ludzie dowiadywali się, że jesteśmy z Polski, to de facto traktowali nas jak jakąś drugą falę popapieską taką. Pamiętam w 1993 roku, kiedy trenowałem jeszcze w Monterrey. Pamiętam też takie anegdotyczne wręcz sytuacje, kiedy byłem w pewnym barze w Meksyku, w Monterrey. Nie wiem, jak się Kościół odnosił do tej konwencji, ale kelnerki były ubrane, były wystylizowane na siostry zakonne. Piękny makijaż, ładnie nas obsługiwały, ale dania na przykład nazywały się Placek Jana Pawła II. Ja myślę, że słowa, które są cytowane i powtarzane to i w różny sposób rozumiane, to słynne powiedzenie nie lękajcie się. I to dotyczyło wtedy, tak to rozumiemy przecież, nie lękania się tej opresji komunistycznej władzy, czyli zastraszania religii, ale przecież stwierdzenie nie lękajcie się, takie słowa, to jest maksyma na całe życie. Człowieku, nie bój się niczego, kiedy wiesz, że jesteś silny, kiedy masz czyste sumienie i wiesz, że prawda jest z tobą. I wtedy się nie lękasz. Ja właściwie całe życie moje sportowe szedłem tak, jakbym miał sobie powiedzieć: Robert, nie lękaj się, nie bój się, to jest dobre, to jest ten wybór i to nie chodziło o to, czy ja się bałem, że przegram, wygram w zawodach, ale musiałem wiele dramatycznych też decyzji życiowych podejmować i nie lękałem się, ponieważ wierzyłem, że jakaś moc, jakaś siła jest ze mną i papież, mówiąc nie lękajcie się, jakby zaimpregnował nas jednocześnie nadzieją, bo przecież cała nasza religia to jest właśnie religia nadziei i mamy nie bać się tego, co jest tu i teraz, mamy stawiać czoła przeciwnościom, no przecież nie warto się lękać, bo i tak wygramy, jak nie tu i teraz, to za chwilę, jak nie w tym życiu, to w następnym. Z całą pewnością ja widziałem Jana Pawła II modlącego się w tym świecie, ale on przychodził jakby w inny wymiar. Zresztą trzeba zauważyć też, w jaki sposób Jan Paweł II modlił się z nami, mówił na głos swoje słowa modlitwy i właściwie on nas hipnotyzował. On nas wszystkich przenosił w ten swój mistyczny świat, kto był w stanie z nim wybrać się w tę podróż. Ja myślę, że słowo modlitwa w wydaniu Jana Pawła II jest zbyt słabym terminem. To jest
On po prostu był z Bogiem. On po prostu był z Bogiem i nam pozwalał zrozumieć też, jak można być z Bogiem. I jednocześnie był na tyle dla nas bliski i jasny w formule wypowiadania się, że ten jego mistycyzm nie blokował nam dostępu do jego myślenia. I on to, co chciał, nam udostępniał. To jest niebywałe. Myśmy nie widzieli papieża, który jakby żył w swoim świecie i uległ zachowaniom takimi, jakie mamy z przekazów wielkich mistyków. Nie, to jest... Jan Paweł II miał w sobie coś takiego, że on potrafił ten swój mistycyzm jakby zaadoptować do potrzeb komunikowania również nie tylko z Bogiem, ale do ludzi. On potrafił być takim mostem i dzięki temu żeśmy chyba byli momentami bliżej Boga. Pamiętam dwa takie ważne elementy. Jeden to jest ten krok w trzecie tysiąclecie i rozpoczęcie, a może nie rozpoczęcie, może po prostu ustanowienie ważnego dialogu z judaizmem i przeproszenie Żydów za krzywdy i jakby odczarowanie tego wszystkiego, co było związane w relacjach Kościoła chrześcijańskiego, katolików i Żydów. To było dla mnie coś gigantycznego, jeżeli chodzi o zmysły religijne i jednocześnie polityczne. Do dzisiaj nie wszyscy przecież w Kościele akceptują taki sposób współpracy, taki dialog z judaizmem. A jednak Jan Paweł II wytyczył bardzo poważny kierunek i on się nie bał powiedzieć, że jego najlepszym przyjacielem był przecież Żyd w Krakowie. To jest coś niesamowitego. Ja już nie będę mówił o procesie upadku komunizmu i tak dalej. Ale pamiętam zdarzenie niesamowite związane z Janem Pawłem II w trakcie jego ostatniej pielgrzymki do Polski, kiedy zachorował i nie pojawił się na błoniach krakowskich, kiedy miał odprawić mszę. I pamiętam, jak silna była jego obecność duchowa w sytuacji braku obecności fizycznej. To wbrew pozorom ta msza, ta modlitwa setek tysięcy ludzi z papieżem, bez papieża była zapowiedzią tego, co wydarzyło się, kiedy już papież zmarł i kiedy się miliony ludzi spotykały w różnych miejscach już bez papieża, ale tak jakby był z nami. I dla mnie to był dowód na wielkie zwycięstwo idei Jana Pawła II. I co potrafił zrobić, do jakiego poziomu potrafił podnieść i komunikowanie z wiernymi i jednocześnie świadomość ważności komunikowania z Panem Bogiem, nieważne czy jest kapłan w danym momencie, czy nie. Które pan zapamiętał. Oczywiście oczywiste, no, zamach był dużo wcześniej. Zamach jest wydarzeniem, które pierwsza sprawa i pamięta się, i druga sprawa jest wciąż przypominane. Także to nie jest taka impresja, która gdzieś zostaje w głowie i po prostu żyje sobie jakimś własnym życiem, rozwija się jako pewna idea. Zamach chyba wszyscy przeżyliśmy identycznie. No. Wielki szok, niepokój, smutek, wszyscy chyba żeśmy się wtedy modlili i wręcz z niedowierzaniem patrzyliśmy, jak Jan Paweł II zdrowieje. Wielkim gestem Jana Pawła II po zamachu, wielkim gestem kapłana, chrześcijanina, było przecież przebaczenie Ali Akczy, jego gestu, jego zamachu, jego ataku na osobę Jana Pawła II. Chyba nie można dać
bardziej oczywistego znaku miłości bliźniego i lekcji przebaczania niż odwiedziny w więzieniu Ali Akczy i przebaczenie. To jest dla mnie coś niebywałego. Pracowałem w telewizji i wszyscy żeśmy tutaj już mieli stan podwyższonej gotowości w sytuacji, kiedy Jan Paweł II już był bardzo chory. Pamiętam, kiedy w Niedzielę Palmową Jan Paweł II po raz ostatni pojawił się w oknie na placu Świętego Piotra i miał to ścisły związek z moją pracą wtedy też, dlatego że wtedy był finał Pucharu Świata w skokach w Planicy i to jest taki finał finałów, gdzie cały sezon się podsumowuje w Planicy i o tej porze, kiedy miało nastąpić błogosławieństwo, były oddawane ostatnie skoki narciarskie. Ja z moim przyjacielem, szefem redakcji katolickiej, księdzem Andrzejem Majewskim, ustaliłem, że jakoś pogodzimy znowu niebo i ziemię i w związku z tym, że waga pojawienia się papieża jest tak olbrzymia w tym wypadku jeszcze, że tu nie będzie powtórki prawdopodobnie, bo jak będzie, to ona może się w dramatycznych okolicznościach wydarzyć i ludzie chcieli widzieć papieża. Zrobiliśmy przerwę w transmisji. Ta transmisja się działa w trakcie między niebem a ziemią, w trakcie tego programu. Potem żeśmy połączyli się z Rzymem. Była próba odezwania się Jana Pawła II, niestety nieudana. Ta dramatyczna próba, kiedy chciał przemówić do wiernych i nie dał rady. I potem wróciliśmy po tym wszystkim na transmisję. Potem był jeszcze raz na transmisję ze skoków narciarskich. Był sukces wielki Adama Małysza. Potem wróciliśmy do Watykanu i ja wiedziałem, że zegar tyka, po prostu, że Pan Bóg odlicza ostatnie sekundy. Wszyscy żeśmy tutaj byli przygotowani na najgorsze. Nie wiem, czy to jest dobre określenie na najgorsze, bo tak naprawdę to odejście Jana Pawła II to było wielkie misterium tak naprawdę, zgotowane przez Jego samego i Pana Boga. Tylko oni dwaj mogli w ten sposób odegrać to wielkie odejście. I nikt nie wiedział przecież, kiedy Jan Paweł II odejdzie. To trwało wiele dni. Myśmy się tutaj przygotowywali też na warianty, na żałoby narodowej, na innego rodzaju emisje, ale no, życie toczyło się dalej i ja wyjechałem do Portugalii na zawody, żeby na zawody w chodzie sportowym był Puchar Świata, zawody cyklu Grand Prix Challenge niedaleko Lizbony. No i poleciałem tam. Zawody się odbyły, ja cały czas miałem sygnały, jak co słychać w Rzymie i o zdrowiu Jana Pawła II. I wieczorem po tych zawodach, oczywiście wiem o jakiej godzinie, otrzymałem informację o tym, że Jan Paweł II odszedł. Pamiętam, że byłem wtedy na kolacji po tych zawodach. Byli radośni ludzie, dyskutowali, bawili się i zacząłem, chciałem komuś to zakomunikować jeszcze, żeby ktoś to zrozumiał i mówiłem, tam byli Niemcy, byli Anglicy, byli Portugalczycy i oni mówili, no tak, tak, no był chory, no umierał rzeczywiście, stary był. Ja tak słuchałem ich, no tak, żałujemy, wiemy, Polak, prawda? Ale nagle poczułem się sam. Było tam chyba ze 150 osób i nikt śmierć Jana Pawła II nie odbierał chociażby w zbliżonym stopniu. Wyszedłem stamtąd zaraz. Poszedłem do swojego takiego apartamenciku, bo mieszkaliśmy w grupkach, w takich wynajętych mieszkaniach tam. I okazało się, że
dwie bratnie dusze, moi przyjaciele, którzy doskonale mnie znali i często bywali w Polsce, były w stanie tego wieczoru usiąść ze mną i rozmawiać o tym, co się wydarzyło. I teraz uwaga, jeden to był Rosjanin ateista, a drugi luteranin Łotysz. I oni mnie pocieszali, oni ze mną rozmawiali, oni jakby rozumieli, co się we mnie działo i co się w nas Polakach działo. Tej nocy byłem bardzo samotny, czułem się jak osierocony i to nie ma w tym żadnej przesady. Myślę, że chyba ludziom, którzy mieli wokół siebie Polaków, ludzi przeżywających podobnie jak my, to było łatwiej w danym momencie, jeżeli można mówić o czymś, że coś w ogóle było łatwiej. Następnego dnia rano była niedziela i idę sobie przez uliczki Rio Mayor wcześnie rano, bo tak to mnie ta miejscowość się nazywała, i szukam kościoła. Na rynku jestem i idzie naprzeciwko mnie jakiś taki człowiek o wyglądzie robotnika. Chyba się zapytałem go po hiszpańsku, czy jakoś czy się zwróci, ale on błyskawicznie odpowiedział mi po ukraińsku, że mówi, że on wie, gdzie jest kościół i jak pójść. Mówi, co, baćko zmarł, nasz papa. On był unitą, grekokatolikiem. Poszliśmy razem do tego kościoła, ja i ten Ukrainiec. I dopiero wtedy, kiedy byłem we wspólnocie, kiedy byłem na mszy i jakoś mogłem się podzielić moimi emocjami z kimś bliskim, czy w każdym razie z wiernymi w kościele, zaczęło mi się robić trochę lepiej, chociaż też uważałem, że wierni, ksiądz ten Portugalczyk jakby nie spełniali kryteriów naszego smutku polskiego. Bo myśmy mieli zupełnie inne przeżywanie jednak. Dla nich odszedł papież, a dla nas odszedł ktoś, kto był kimś dużo więcej niż szefem kościoła przecież. Ale uważam, że świat stopniowo, z każdą godziną jakby dojrzewał do tej myśli, co się wydarzyło. Ja już pamiętam klimat, jak wyjeżdżałem z Portugalii za chwilę i transmisję w kościele i już było wystawienie ciała Jana Pawła II i to zaczynało do ludzi docierać. Ale dopiero w pełni mogłem przeżywać żałobę, jak dotarłem do Krakowa i zastanawiałem się, czy nie jechać do Rzymu, tak jak bardzo wielu Polaków, ale nie mogłem tam pojechać z rodziną. I stwierdziłem, że chyba lepiej będzie, jak będziemy razem, bo byłby to jakiś taki chyba wyraz jednak egoizmu, że ja sobie lecę i mogę być tam, a rodzina zostaje tutaj. Pojechaliśmy do Nabłonia. Byliśmy na mszy Nabłonia wtedy, kiedy miał miejsce pogrzeb Jana Pawła II i ten wiatr, który przewracał karty Pisma Świętego, też dotarł na te błonie. Pamiętam ten moment, kiedy właśnie wtedy zerwał się silny wiatr i kiedy przeżywaliśmy wszyscy to, co przeżywał cały świat, już chyba bliższy naszemu polskiemu odczuwaniu odejścia papieża Jana Pawła II. Ale chciałbym jeszcze raz jedno powiedzieć, że dla nas Polaków Jan Paweł II był naprawdę kimś wyjątkowym. On był kimś wyjątkowym, był obywatelem świata dla reszty świata, nie tylko świata chrześcijańskiego. Ale jednak chyba nikt w takim stopniu nie dorastał z Janem Pawłem II jak my i dlatego było poczucie utraty kogoś z najbliższej rodziny. Czyli Jan Paweł II, czego doświadczałem w trakcie moich spotkań z nim, o czym słyszałem i co widziałem, co było dla mnie jasne z jego przekazu, był bezpośrednim takim łącznikiem między wiernymi a Panem Bogiem, uważam. I to, co się wydarzyło wtedy, to inaczej bym tego nie opisał, jak właśnie ten wielki strumień łaski, który dotarł do wszystkich, bez wyjątku, moim zdaniem.
i który przejawiał się w najróżniejszy sposób. Potem można mówić, że a i tak wszystko wróciło do normy, i tak wszystko jest dalej złe i poplątane. Ja uważam, że nie, bo nawet to, co żeśmy przeżyli wtedy, było ważne i takie wydarzenia bardzo zmieniają nas wszystkich. I to jest jak z tym kluczem, gdzie dostajemy klucz, możemy nim operować, możemy otworzyć jakieś drzwi albo możemy go zgubić. I ci, którzy potrafili otworzyć się wtedy i ci, którzy podali dłoń nieprzyjacielowi, mieli szansę wykorzystać ten moment dla odmiany własnego życia, nawet jeżeli jeszcze do dzisiaj do końca nie wykorzystali, to jestem przekonany, że to i tak nie pozostaje bez wpływu na nas wszystkich i każdy w jakiś sposób był uczestnikiem fenomenu Jana Pawła II i beneficjentem. Natomiast człowiek ma wolną wolę i byłoby to zbyt proste, gdybyśmy raz uświęceni świętymi pozostawali. Inne myślenie niż myślenie w kategoriach świętości nie wchodzi w grę zupełnie, dlatego że tej świętości doświadczałem bezpośrednio i pośrednio i sam fakt, że trudno jest mi dzisiaj myśleć o Janie Pawle II jako o konkretnym bardzo człowieku. Dla mnie jest on bytem świętym i koniec. Świadczy o tym, że on nawet nie wymaga definiowania tymi dwiema literkami z kropką SW. On jest po prostu Janem Pawłem II, który obojętnie jak go nazwie nomenklatura kościelna, to i tak będzie świętym.